zbawienie. Jezus pokój swój nam dał. Jemu składam dziękczynienie. Chwałę serca mego dam. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, królem wiecznym on. Niepojęty w mocy swej, w nim znalazłam to, czego szukałam do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał każdy dzień. W jego ranach uzdrowienie, w jego śmierci życia dar. Jemu składam dziękczynienie, chwałę swego serca dam. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, królem wiecznym on. Niepojęty w mocy swej, w nim znalazłam to, czego szukałam do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, królem wiecznym on. Niepojęty w mocy swej, w nim znalazłam to, czego szukałam do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. Uwielbiam Ciebie, Jezus, na tym miejscu. Ja wywyższam Ciebie, Ojcze, na tym miejscu. Ja wywyższam Ciebie, Jezus, nad tym miastem. Uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie, Jezus. Ta piosenka lata temu, kiedy byłam w Kościele katolickim, niesamowicie poruszała moje serce. Jezus siłą mą, On dał nam zbawienie. I kiedyś, kiedy byłam bardzo religijną osobą, kompletnie nie rozumiałam, że w Jezusie jest jedynie zbawienie. Byłam osobą, która pokładała nadzieję w pośrednikach. Byłam osobą, która pokładała nadzieję w Marii. I tak szłam na oślep za tłumem, tak jak mnie nauczono. I w moim sercu była ogromna pustka. Nie rozumiałam, dlaczego te słowa mnie poruszają. Jezus dał nam swe zbawienie. On jest moją siłą. To nie było kiedyś dla mnie realne. Jezus kiedyś był dla mnie bardzo odległą postacią. Ale 2 lata temu przyszedł taki moment zastanowienia się nad swoim życiem. Dokąd zmierzam? Dlaczego mam taką pustkę w sercu? Skoro tak dużo się modlę, chodzę do kościoła, przyjmuję Eucharystię, ale ciągle mam tą pustkę. Ciągle mam pustkę. 2 lata temu okazało się, że kiedy w swoje serce zajrzałam, okazało się, że nie mam pewności zbawienia, że nie znam Jezusa osobiście. I 2 lata temu głoszona mi była pełna Ewangelia. Usłyszałam, uwierzyłam, że Jezus Chrystus 2000 lat temu poniósł należną mi karę, że On umarł za każdy mój grzech. Zgładził konsekwencje moich grzechów, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Że to On stał z martwych. Że On jest bramą. Że On jest bramą. On jest bramą do nieba. Uwierzyłam.
uwierzyłam, że On to zrobił dla mnie osobiście, osobiście, osobiście. Ustanowiłam Jezusa moim Panem i Zbawicielem. I od tego dnia stałam się obywatelem nieba. 2 lata temu oddałam swoje życie Jezusowi w pełni świadomie, w pełni świadomości. Oddałam Mu swoje życie. Wypełnił mnie Jego Święty Duch. I już 2 lata wiem, że wiem, wiem, że wiem, że znam Jezusa, że idę do nieba i mam pewność zbawienia. Pustkę, którą miałam, wypełnił Jezus Chrystus. To w Nim jest pełnia zbawienia, pełnia życia, błogosławieństwa. Uwierzyłam Jezusowi i dzisiaj jest dzień zbawienia. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, jeżeli nie masz pewności zbawienia, nie wiesz, dokąd idziesz, nie było w Twoim życiu takiego momentu, nie było w Twoim życiu, Rafał, możesz chwilę podejść? Słucham. Nie było takiego momentu w Twoim życiu, że oddałeś Mu swoje życie, ustanowiłeś Go swoim Panem i Zbawicielem. To dzisiaj to zrób. Nie masz pewności zbawienia, to zawołaj do Jezusa. To zawołaj do Jezusa, ale nie tego religijnego, katolickiego, do prawdziwego Pana Panów i Króla Królów. Wezwij Jego potężnego imienia nad swoim życiem. A zobaczysz, bo to jest Bóg, który jest żywy i realny. Żywy i realny. Chcę Ci jeszcze powiedzieć o tym, że pełnia ofiary Jezusa Chrystusa to także Twoje uzdrowienie, to także zwycięskie życie, to uzdrowienie, to pełnia zdrowia, błogosławieństwa i siły. W Jego ranach, w Jego sińcach jest pełnia zdrowia. Pełnia zdrowia. On do krzyża przybił każdą chorobę. On rozchorował się każdą Twoją chorobą. Każdą, każdą. Nawet najdrobniejszą. I dzięki temu możesz być w pełni zdrowy tutaj na ziemi. Fizycznie i psychicznie. Ja doświadczyłam nie raz pełni uzdrowienia z krzyża. Miałam bardzo bolesne miesiączki, migreny, zmiany jakieś atopowe skóry. Ale uwierzyłam jak wariat, że w ranach i sińcach Jezusa jest pełnia mojego uzdrowienia. Uwierzyłam w to, że On poniósł moje bóle, że On poniósł moje niedomagania na krzyżu Golgoty. I od 2 lat, kiedy Go znam, kiedy mieszka we mnie, ja nie choruję. Jestem w pełni zdrowia. Nie choruję. Choroba jest nielegalna. Nielegalna. Jeżeli ktoś Ci powiedział, że musisz chorować i to jest Twój krzyż na tej ziemi, to Cię oszukał. Jezus poniósł krzyż za Ciebie 2000 lat temu. To się wykonało. To się wykonało. Uwierz w to dzisiaj i bierz pełnię, pełnię błogosławieństwa, pełnię zdrowia, pełnię życia z krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jest dla Ciebie dostępne dzisiaj. Ja kładę ręce na chorych i oni zdrowieją. Jeżeli chcesz, jeżeli chorujesz, jeżeli lekarz powiedział Ci, że masz jakąś chorobę, która, nie wiem, długo trzeba ją leczyć albo jest nieuleczalna, to przyjdź. Będę się o Ciebie modliła. Przyjdź na to miejsce, a doświadczysz Bożej mocy, mocy z nieba.
Amen. Amen.